Witam was wszystkich bardzo serdecznie, widzę pierwszy target. Aaaa! Zniknął. No nie wierzę, kurde! A już myślałem, że będzie pierwszy. A nie, a prawda jest taka po prostu, że musiałem poczekać, aż materiał się wyeksportuje. Bo kiedy zacznę nagrywanie zbyt wcześnie, to wtedy cały odcinek jest do kitu. Aaaa, już go potrąciłem nawet, ale nie zginął, wykonałem nawrót. I zniknął. No co za menda. No nie, no dobra, kit. Spokojnie. Po prostu ludzie lubią przerywać czasami grę. Nie grają cały czas. All the fucking time, nie? Ach, dobra, ale przypominam dla tych, co nie oglądali poprzedniego odcinka, że w dalszym ciągu próbujemy podjąć challenge. No bo w sumie no, już jest podjęty, ale nie miałem jeszcze okazji spróbować nawet jednego potrącić. Bo mam potrącić w tym challenge'u, przypominam, challenge od Rafała Wójcika, dwóch graczy tym właśnie oto pojazdem, czyli tirem. Okej, okay, tutaj jest jakiś delikwent z prawej strony. No ej no, w domu! Cholera, jasno. Ej? Nie, sopnie, to nie chodzi. On sobie po prostu siedzi w środku, no przecież to nawet nie jest jakaś wystawna dzielnica. Wygląda, nie wiem, jak zwykłe kondo. No lepsze takie mieszkanko niż spać w garażu na materacu, nie? Też w sumie nawet nie, bo nie widziałem tam materac, więc pewnie goła gleba. Ej, wyszedł? Gin! Shit, dawaj wsteka! Tak, 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 no, nie! So fucking close! No widzicie to i schował się z powrotem. No nie, już chciałem wyjść i go po prostu zastrzelić. Ej, gdzie on jest? Jak to tuż koło mnie? Jak to tak to? Ej, moment, ale już wiem, co to trzeba będzie zrobić, bo on tam siedzi w tym mieszkaniu cały czas. Dobra, spoko. Ej, nie, wziął po prostu pojazd. Szlak. No tak go nie zawije. A może? Brzmi dobrze, on może zacząć wreszcie strzelać, nie? I wtedy będzie po mnie. A! Kurde, tego nie udało się trafić. Myk, myk! Nie, naprawdę dwa ciężkie pojazdy. W bratobójczej walce. No. Prawie. Ej, no mógłby wysiąść, bym się nie obraził, aby wysiadł. Wow, ale teraz skopałem. Nie, bym się nie obraził, aby wysiadł, żeby mógł go potrącić. Ej, bym się nadawał na moją pierwszą ofiarę, no dalej, come on. Nie, bo serio, zaraz zacznę do niego strzelać. No troszeczkę delikatnie tylko. Żeby się przestraszył, żeby też może w jego głowie pojawił się pomysł, żeby wysiąść i skorzystać z dobrodziejstw auto-aima. Nie, ale patrzcie, jak szybko odjechał. Cholera. Dobra, ten po prawej też się porusza pojazdem. Shit. No muszę czaić na ludzi w mieście, którzy kręcą się pieszo. On przejechał tą górą? Pewnie, że przejechał. Ja niestety, widzicie, mam pewne problemy. Żeby tam się dostać, ale nie. Dobra. Teraz spokojnie, po prostu slalomikiem tutaj. Jeszcze fajnie było ludzi nie potrącać, no ale niestety, no nie ma innej drogi dla mnie. Chciałem uniknąć tego pościgu policyjnego. Ja w ogóle mam pieniędzy na koncie. Prawie 8 tysięcy. Ej, co? O co ty haczysz? Aha, o drzewo! No nie wierzę! Z powrotem tędy trzeba. Na lewo. Tak po angielsku, lewą stroną się poruszać trochę. Ej, dobra, moment, czy to jest ten sam, który po prostu zatoczył koło, czy... Aha, dokładnie, zrobił kółeczko. Nic ponadto. Ja muszę znaleźć, kurde, jakiegoś, który na pewno stoi w miejscu. Bo to by mi znacznie ułatwiło wykonanie tego zadania. I tak mam sobie dwóch potrącić. Kurde, no przecież... Ej! To będzie naprawdę ciężkie. Drugi odcinek. Próbuję. Najpierw próbowałem znaleźć pojazd. Teraz pojazd mam i próbuję kogoś potrącić. Ej, dobra, tam jest delikatne zbiorowisko ludzi. No, ale pewnie pojazdy. Grand Theft Auto. Auto! Ach, nie, Grand Theft pieszo. Grand Theft trep. Kurde, z drepcedesa, nie. Wszyscy pojazdami. Ale może w niego walnę? Nie.
No jak gonga centralnego walnę sam, to kurczę. Ej, ten był prawie bliski tego, żeby mnie trafić. Ej, stop. Nie, pewnie pode mną są. Kurde. Ale jedziemy tam, gdzie oni. No nawet co z tego, że są w samochodach? Chodzi mi po prostu o to, nie, dobra, to już mnie zaczął denerwować. Więc ostrzelałem może oponki, albo nie, bo policjanci ostrzelają mnie najpierw i właśnie. Tak to się kończy i nawet straciłem teraz pojazd już. Chyba, że gdzieś go tutaj znajdę. W pobliżu. W kiepskim stanie, co prawda, no bo w takim go zostawiłem, ale... Przynajmniej będę miał z powrotem właściwy, no bo jeżeli go tam nie będzie. A to było gdzieś tutaj na górze, tak? Co to jest za radio? Takie rytmy takie... Kurczę, infantylne wręcz. Nie, dobra, nie, bo na to, na te właśnie rytmy mogą być prawa autorskie. Ej, no shit, gdzie jest mój tir? No tu na górze gdzieś, nie? Dobra, no szansa jest jedna, muszę wjechać na górę. Jakoś. No ale im dłużej się kręcę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że jestem w dobrym miejscu, to raz, a dwa. Że on tam jeszcze będzie, po prostu. I serio, jeżeli go teraz nie znajdę, to to będzie challenge failed, bo ja nie będę leciał znowu drugi raz w okolicy autostrady, żeby znaleźć znowu tira, a później znowu jeździł i szukał gościa, który porusza się akurat pieszo. Zwłaszcza po tym, jak mi kurde już na samym początku zniknął jeden bezczelnie. Nie wiem, po prostu szkoda nerwów, autentycznie szkoda nerwów, a też inne challenge czekają. Nie, chyba wiecie co, chyba serio, przepadł. A tam coś stoi? Nie. A to jest chyba tu. Chyba właśnie gdzieś tu. Nie, nie, nie. No, ho, 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 ho. Trudno, wybaczcie, ale... Challenge. Failed. Niestety. Kurde, nie. Nie, nie, nie. Za dużo błąkania się by to mnie kurczę zajęło, niestety. Musiałem aż odreagować takim zupełnie niepotrzebnym headshotem. Dobra, ale w tym odcinku zostało jeszcze dużo czasu, a ja mam jeszcze parę challenge'ów. Jeden z nich brzmi, żeby nie zginąć ani razu w całym odcinku. Tylko właśnie nie wiem, czy ja już zginąłem. Tak, zginąłem, przy policjanci mnie kropnęli, więc nie, nie, nie. Podjęcie tego challenge'a by się równało challenge failed, więc nie, nie. Innym razem. Ale jest też inny. Moim zdaniem najlepszy z challenge'y. Dobra, wiecie gdzie jedziemy. Oj, wiecie gdzie jedziemy. Nie, wiecie co? Jednak zmieniłem zdanie. Bo miał być challenge od Piotra Maszewskiego. Efektywnie jak we filmie. Który polega na tym, że mam zdobyć lasera, wylądować na dachu Maze Banku, a gdy już wyląduję, postarać się lekko odbić tak, aby zacząć pionowo spadać z wyłączonym silnikiem i włączyć go przy ziemi. Tak, aby efektywnie odlecieć. Znaczy, no efektywnie to będzie mi się uda, ale efektownie będzie na pewno, ale jeszcze jest taki delikatny bonusik, ale który moim zdaniem jest niewykonalny, niestety, więc tutaj tego Piotrze nie zrobię na pewno. Ale to zresztą i tak, właśnie mówię pod kątem tego, że ten challenge wykonam w następnym odcinku, bo w tym co innego, ale już dokończę. Bonus ten brzmi, żeby było jeszcze efektowniej rozrzucać bombę przylepne u stóp wieżowca i zdetonować je tak, żeby wybuchły wtedy, kiedy wzniosę się, unikając uderzenia o ziemię. Czyli taka turbo mega filmowa scena po prostu, ale żeby położyć tam bomby, bym musiał wysiąść. To by znaczyło tyle, że muszę wylądować koło Maze Banku, rozłożyć bomby, później wsiąść z powrotem, wylądować na dachu i wtedy dopiero spróbować zrobić to, co jest trzonem tego challenge'a. A no, obawiam się, że no, jedno po drugim wykonać bezbłędnie, to jest dla mnie chyba zbyt wysoko postawiona poprzeczka, więc z bonusu zrezygnuję, tylko żeby po prostu wylądować do dachu Maze Banku, ale tak jak mówię, to będzie w następnym odcinku, bo w tym jeszcze zrobimy challenge, który brzmi: zabij pistoletem dwie osoby, bo tak po prostu i mam na to 3 życia od Michała Machowskiego challenge, więc okej, fajnie, postrzelamy sobie jeszcze. Tylko teraz tak, najlepiej będzie oczywiście moim ulubionym pistoletem, czyli pistoletem przeciwpancernym. A przy okazji tam są gracze z nagrodami. Można się pokusić, ale też można zapłacić jeszcze przed tym wszystkim myto za moją wakkę, albo
przyzwać ją po prostu. Ale ja pewnie będę musiał zabulić, dokładnie. Zacznijmy od walki, ale w międzyczasie jeszcze tak zwanym zezwolimy jeszcze i Gauntleta też wykupmy z czyśćca. Niech go dla mnie ładnie zreperują, a więc w czasie będę jechał w dobrym kierunku, mam nadzieję. Bo gdzie oni są tak właściwie? A pojazd znajduje się w garażu, okej, dobra, czyli mogę już go przyzwać tu. Ale dobra, trzeba mieć na uwadze to, że mam 3 życia, więc najlepiej stworzyć pozory fałszywej przyjaźni, a później, kiedy na 100% będę pewien, że trafię, zabić. Nie, albo po prostu, kurde, dobrze strzelać, też by było dobrze, nie? Ale stop, nie tędy. Zupełnie nie tędy. Może by też było jakąś nagrodę wyznaczyć. Ale nie, ale wyznaczenie każdej, nawet tej najniższej nagrody wiąże się z poświęceniem 1000 baksów. A tam już są gracze z nagrodami, mogę się udać po prostu do nich. Chyba, że się schowali gdzieś. Ej, ale tam dwóch gości w samochodzie. Okej? Okay. Może od razu dwóch się uda machnąć. Jednym życiem. Nie wiem, Maciej ostatnio twierdził, że widząc samochód z większą ilością graczy, ludzie boją się podjeżdżać, czując respekt, nie? Ale szczerze, mi się właśnie wydaje, że jest zgoła odwrotnie. Że im więcej graczy w samochodzie, tym właśnie bardziej chcesz tam jechać. Bo wiesz, że nawet możesz nie trafić w kierowcę, ale jeszcze jest pasażer, którego można też kropnąć wtedy tym samym. Ja nie, ale kurczę, stop, oni są daleko? Widziałem, że jeden zniknął. Przez ułamek sekundy mi tam mignęło coś. Ej, jest dwóch. Nie są wcale aż tak bardzo daleko. Ej, dobra. Pistolet gotowy, szyba stłuczona, tak jest, dobra. Dużo napojów w magazynku. No, można to zrobić, przynajmniej można spróbować. Oni jeszcze wyglądają, jakby się godzili między sobą. Co prawda przydałaby się wakka, która już czeka na mnie w garażu. Ale też niekoniecznie jest mi obowiązkowo potrzebna teraz. Nie jest obligatoryjna do wykonania tego challenge'a. Tym się nawet całkiem dobrze jeździ. To, że przed chwilą uderzyłem, wcale tego faktu nie zmienia. Ej, stop, moment, ale muszę skrócić sobie trasę. O, może w ten sposób, ale w dobrym kierunku skoczmy. Udany, nieudany? Pewnie, że nieudany, bo nie wylądowałem należycie na kółeczkach. Okej, dobra, no to uwaga, 3 życia, tak? Spoko. Więc zaczynamy. No kurde, stoję jeszcze w miejscu jak taki łeb. Dawaj. Nie, no nie mogę stać w miejscu, to na pewno. Dobra, jeden. Jeden zaliczony. Co z tego, że eksplozją, ale pistolet był sprawcą eksplozji. No co? O! Dobra, pierwsze życie straciłem. Ale nie, mogłem go wykończyć, serio. A też mogę po prostu zrobić tak, pyk. I w ten sposób. I challenge completed. No dokładnie. Dobra, no to w każdym bądź razie udało się. Jeden failed, drugi completed. Ale to może jeszcze, żeby nie było później. Wykończmy jeszcze go raz. Proszę bardzo, żeby nie było. Że tamta eksplozja się nie liczyła. No, ej, ale może teraz z sikawką wozu strażackiego? No, jeżeli by mnie nie potrącił prawie na śmierć. Dobra, snajpa. Prędzej główka się jakaś wychyli. Mogę strzelić w księżyc. Zawsze. Ale nie, stop, już są na tyle blisko, no właśnie. Że ściągną mnie wszystkim, bo wszystko będzie miało auto-aim. Ej, no to okej, no w sumie jak już tyle rzeczy zrobiliśmy. To można teraz ładnie, grzecznie, kulturalnie sprzedać sobie jakiś samochód do Los Santos Customs, albo nie. Bo chociażby delikatne przystanięcie w miejscu sprawia, że się ginie. Więc okej, muszę się zrewanżować tylko z tego killa snajpą. Tam są, powiadasz, tak? A już patrzą w moim kierunku. Okej, dobra, uwzięli się. Spoko, przerwałem mi troszeczkę zabawę. Mają do tego pełne prawo. Ej, ale zginęli? Oboje? Kurde. Oj, znaczy policjanci byli dla nich zbyt niebezpiecznym przeciwnikiem, żeby mieli sobie z nimi dać radę. Co, znowu służewiec? Nie, ej, moment. Jest inny stadion zupełnie. Stadion do lekkiej atletyki, ej.
Znaczy lekkiej atletyki, słyszeliście to. Słyszeliście to. Do lekko atletyki. Moment, tu coś jest? Wyścig? Ej, a może, ej, może by tak po prostu urządzić sobie sprint dookoła i kto szybciej. Trzeba było lecieć po małej. Albo ej, skok w dal. Moment, z jednej i z drugiej można nabiegać. Okej, okay, dobra, no to wystartujmy, powiedzmy, stąd. Tych, żeby nie spalić skoku. A! Gdzie jest ślad? No może rekord olimpijski to nie jest, nie? Ale podejrzewam, że nie ma tutaj wielu zawodników, którzy by mogli się ze mną równać, bo pewnie nikt po prostu nie skakał w dal. Okej, okay. Ale skok o tyczce niestety nie wchodzi w grę. Po pierwsze nie mamy tyczki, po drugie tutaj nie ma poprzeczki nawet. Ale jest ma teraz. Ej, stop. Tyczki są. Fajna dbałość o szczegóły, Rockstar. North. Dzięki, fajnie. Uwielbiam takie rzeczy. Ej, do rzutu dyskiem, pchnięciu kulą i tak dalej, wszystko jest tak, jak być powinno, ej. No ewentualnie oszczep, ale nie, chyba do... Ej, moment, jest i poprzeczka. Są mityczki, ej. No nie, ale tak się nie da przecież podnieść. Na co ja kurde liczę, ej, na co ja liczę? Tak właściwie, no nie, no bez przesady. No. Ej, koniec z nagrodą. Tak blisko. A ja na stadionie bawię się w sportowca, no nie. Nie, przede wszystkim gangster. Zabijaka, madafaka. Wypatrzę go? Oczywiście, że nie. Trzeba wziąć jakiś pojazd. Może być to? Nie obrażę się, dawaj. W sumie może by też było sprzedać od razu. Bo mimo tego, że uznane za sportowe, to i tak można sprzedać. Dobra, jest tutaj bardzo blisko, więc... Ale nie, tym razem... SMG. Dobra. I liczę, że się nigdzie nie zdążę schować, zanim do niego nie podjadę. Chyba właśnie wjechał na główną drogę, tak jest, dobra. Czekaj, ile będzie warty, jeżeli uda mi się go machnąć. Skręcił tam w lewo, dobra, chce się bawić, już inaczej, on już ucieka. Ej, ja go gonię. No on jest króliczkiem, ja jestem hartem, który ma go ścigać. Psem myśliwskim. Czy jakimś wyżłem, czy coś tym, w ten deseń. Ale dobra, spokojnie. Też mam sportowe. On zapewne też, bo ucieka naprawdę szybko, ale zaraz do niego podjedziemy. I pogadamy za pomocą SMG. No już chyba, że będę tak robił. Na zakrętach. No jeszcze się zaklinuje. No fucking hell. Ale przy okazji tam jest inny, który może go ściągnąć niestety. Shit. Troszeczkę mnie to smuci. Ale dobra, moment, jeżeli on ma bardzo sportowe auto. No jest bardzo sportowe. Przynajmniej to, które tutaj stało, ale to nie było jego, się okazuje. No dalej, co jest z moją celnością? No ej. No lutuj! No! A tylko coś jak, no kurde, dobra. No ale zarobione, zawsze tyle. Tysiaczek bliżej do czegokolwiek, na co będę chciał sobie uzbierać. Dobra, tutaj pożegnajmy się z tym samochodem. Weźmy inny. Ej, może być ten. Ale to jest czyjś pewnie, nie? No toż właśnie, ma kule odporne oponki, powiedzcie mi. No chyba ma, więc nie ma nawet co się bawić. Ale dobra, skoro to jest luksusowa dzielnia, to i luksusowe samochody, a skoro luksusowe samochody, to większy zarobek w Los Santos Customs. No dobra, może... Karina Sterope? Serio? 1280 lekko uszkodzony? Nie. Nie, na pewno coś lepszego tutaj znajdę. Tylko gdzie? No takie padło. Oj, moment, a tutaj? Czy kolejny Karin? Ej, na to wygląda, nie wierzę. Bo bardzo popularny samochód. Wśród średnio zamożnych. Ej, ale za to już by było więcej. Więc trzeba się zabawić z złodzieja. No to kulturalnie tu. Dobra. Nie będzie pani stwarzała. Nie, kurde, co jest? W czym ty jeździsz? Koleś. Nie, po pierwsze, sorry, że nazwałem cię panią, ale... Co to za pantalony były? Nie, dobra. Los Santos Customs. Wyznaczmy sobie odpowiedni waypoint. O kurde, ten koleś jest bardzo blisko. Może być, dobra, może być tu. Nawet. Potem będzie chciał się policzyć ze mną bankowo. Plus
ten przed nami śmiga w menu, więc wiesz, uda mi się. Nie uda mi się, oczywiście, że mi się nie uda. No ej, no ten, serio, on szukał zemsty za ten tysiączek. Ej, kurde, co to jest? Kurde, szkoda, że nie moje. I szkoda, że zamknięte. Ale ma na pewno, no właśnie. Kule odporne oponki. Spróbujmy potrącić, jasne. Ej, kurde, udało mu się. Nie wierzę. Tylko, że headshoty się łatwiej wymierza. Ej, co, jak on je zabił? Ej, tak to mi się bawi, gdzie będziemy. Specjalnie nie uploaduję teraz odcinka. I przez to się martwię, czy na jutro się z tym wyrobię. No ale ej, moment, przecież widzieliście, strzeliłem mu w głowę. Kilkakrotnie! Dobra, może snajpą. Będzie łatwiej go wyhaczyć. Nie. Ale dobra, widzę duży samochód, który się nada, ale nie, jednak nie. Kierowca jest szaleńcem. Nie bierzemy takich samochodów, bo one mają tendencję do bycia zniszczonymi. Więc nie. Ale tamten, znając życie, powinien zawrócić jeszcze. Bo tutaj urazy gracze żywią bardzo długo. Zwłaszcza, kiedy człowiek chce zabawić się z ich samochodem. Ej, no czemu ja mam kanistra? Ej, a może mam? Mam! Ale nie, już on tutaj nie wróci. A podpalenie tego pojazdu mi przysporzy tylko niepotrzebnych kosztów. To ewentualnie dookoła, ale tak naprawdę dookoła, żeby przypadkiem płomień nie dotknął tego samochodu. Zrobimy sobie takie małe fire show. Dobra, i ląd. Choć w sumie, zanim ląd, to tutaj trzeba uzupełnić okrąg. Dobra. No, ej, tyle? Dobra, no to kiedy, jak więcej benzynki nie miałem, to co poradzę? Dobra, podpalmy to. Żeby się nie zapalił tylko, oj, żeby się... moment, ale czemu? Czemu ja uciekam? Że właśnie chcę to zobaczyć. Chcę wiedzieć, że kurczę, właśnie wtopiłem paręnaście tysięcy, bo wygląda naprawdę drogo. Czy zupełnie nie? Ej, już przygasło. Ale to było słabe! Ale mało oktanów miała ta benzyna najwidoczniej, ale nie. Dobra, dostarczmy jeszcze ładnie, kulturalnie, spokojnie samochód do Los Santos Customs. I do tego najbliżej, nie gdzieś tam dalej. Dobra. 1 km i 630 metrów. Więc widzimy się tam dosłownie za sekundkę. Piechol, słowny człek. Już jesteśmy. No nawet nie zajęło to chyba tą sekundkę. Ale spokojnie, tylko musiałem zmienić po drodze pojazd, bo tam skorzystałem z pewnego skrótu koło posiadłości pana Martina Materazzo i no, zaliczyłem dachowanie połączone z turlaniem. No, więc lepiej, coś innego. A Simeon jeszcze chciał ten pojazd, ale nie, po prostu sprzedajmy go za 4750 baksów. I na tym, kochani, skończył ten odcinek. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Online. Super lamą jako gospodarzem. Dobra, trzymajcie się, cześć, hej!